Dobrze. Jeszcze raz. Wielki hałas. I ciszę. Dobra, to co? Zaczynamy? Okej. W takim razie włączam muzę i zapowiadam naszego dzisiejszego gościa. Już za chwilę przed wami wystąpi wielokrotny mistrz Polski, wicemistrz Europy, człowiek, który dzięki swojej pasji wstawał niezliczoną ilość razy na podium turniejów ogólnopolskich i międzynarodowych. A dzisiaj wystąpi przed wami jedyny niepowtarzalny Mr. Robot! Wielki hałas! Słuchajcie, można klaskać do muzyki!
jest jednak całe ciało musi być spięte. Zresztą przekonacie się o tym już niedługo. Tak, to się zgadza. Faktycznie, jak się coś robi już tysięczny, dziesięciotysięczny raz, to wygląda na proste, ale takie nie jest i faktycznie wymaga. Właśnie. Na tym chyba polega mistrzostwo w sporcie, że ktoś robi coś i wydaje się, że to jest banalnie proste, lekkie, a w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Dokładnie, to łap oddech, słuchajcie. Teraz jeśli dobrze pamiętacie, a na pewno pamiętacie, zawsze u nas jest tak, że po tym pierwszym występie chwilkę sobie rozmawiamy. Najpierw ja zadam Grześkom kilka pytań, potem będzie wasza kolej. Zacznę od tego w ogóle, że ty nie zaczynałeś od popinku, prawda? Twoją pierwszą dyscypliną było coś innego. To była siatkówka. Grałem ligową w siatkówkę, tak jest. Ale przyszedł moment, że jednak okazało się, że kolanka nie bardzo do siatki. Tak, z tego. I że ten taniec to w sumie fajna sprawa, choć nie był to od razu popping. Nie, to nie był popping, a z siatkówką było tak, że no miałem brzuszek. Dobrze mi się grało. Byłem naprawdę w tym dobry, ale miałem brzuszek, a wiadomo, jak się ma brzuszek, to i stawy wszystkie siadają. Właśnie, ważyłeś ponad 100. Tak, nie miałeś tyle mięśni co teraz. Dokładnie. Jak wstawałem, to wiesz, mi haszki na śniadanie jadłem, takie cukierki. Dobre są. Ja nigdy w życiu nie haszka nie jadłem, ale może no naprawdę polecam. Dlatego nie miałem nigdy brzuszka, może. No i jeżeli chodzi o właśnie styl popping, czyli to, co tańczę teraz, to w sumie potoczyło się na tej zasadzie, że na samym początku chciałem od breaka zacząć, czyli breakdance, nie? No, kiedyś ale bardzo popularny. Tak, dokładnie do tego chciałem zacząć, bo było więcej ludzi tańczących breaking. No, ale jak zacząłem tańczyć, to ta sama przypadłość brzucha nie dawało mi wykonywać wielu elementów. No i kiedyś ziomeczek do mnie podszedł i mówi, może byś znalazł kogoś od popingu. Ja w ogóle wtedy nie wiedziałem, co to jest popping. W ogóle jeszcze kiedyś, 20 lat temu nazywało się to też electric boogie, tak to nazywano. No i pewnego dnia przechadzałem się 3 maja, patrzę, gościu robi taką falę. No trochę była to pokraczna fala, ale robił falę, o taką. O tak, takie coś. Tylko to. Ja tak popatrzyłem, podchodzę do gościa, chłopie, naucz mnie tego, ja to będę robił najlepiej w Polsce. No i się udało. No jakoś tak wyszło. Po ilu latach? Wiesz co, jeżeli chodzi o GDM, czyli ten Dźwiga Muzyk, czy tam, gdzie były Mistrzostwa Polski, to był 2017 rok. Czyli 6 lat temu. Ile lat już trenowałeś wówczas? No to trenowałem wtedy 11 lat już. 11 lat stricte popping, czyli liczasz to też taniec towarzyski, w którym miałeś doświadczenie? Wraz z tańcem towarzyskim. Też tam liznąłem sobie trochę jumpstyle'u, też tego breakingu później, jak zrzuciłem na wadze. Także pokazywały się różne style tańca, no bo warto było spróbować. Jasne. Jeszcze jedną rzecz cię spytam, zanim oddam głos naszej widowni. Wiesz, te wszystkie izolacje, one są mega trudne i wiem, że musisz powtarzać mnóstwo razy te ruchy. Jak to wygląda na treningu? Ile tych powtórzeń wykonujesz? No i właśnie, jeżeli chodzi o treningi z popingu, z animation, z robodance, jak to zwał, niektórzy tak wolą nazywać, to trening jest strasznie żmudny. Się stoi przed lustrem i jest tak. Jeden, dwa, jeden, dwa. I ile razy tak? No tak 200 razy na jedną stronę. Okej, okay, czyli to najpierw to jest same razy, jedna nie? Ręka, druga ręka. Bo później się przychodzi. Ja tak już mówię, bo nawet na wejściu. Słuchajcie. Czy robot umie? Nie stać na rękach. Umie robot stać na rękach. Nie stać potrafi. Nie stać na rękach, nie no. Ale mamy takie osoby w ekipie, co potrafią stać na jednej ręce. Słuchajcie. Czy mister robot potrzebuje paliwo? Czy potrzebuje paliwo? To jest dobre pytanie. Ale takie paliwo, jeżeli chodzi o jedzonko, to dobre jedzonko bardzo lubię gotować i uważam, że jedzenie to jest podstawa dobrego treningu. Bo to ono się daje właśnie dobre paliwo. A zjeść lubi. To ja wam mówię, zjeść lubi. Słuchajcie. Co robot je na śniadanie? To tak, mam posiłki, które cały czas jem. Pierwszy to jest omlet, to jest najczęstsza opcja. A drugi to owsianka. Teraz nocna. Lubię owsiankę nocną. Dobra. A myślę, że robot umie zrobić salto? Nie, salto nie potrafię zrobić. A na trampolinie nie byś zrobił? Właśnie na trampolinie nie robię, tak? Tam na stanie Rzeszów trenuję nieraz z dziewczynami z Akro. No i faktycznie, na trampolinie zrobię. Jest to taka moja druga zajęta, która myślę, że będzie bardziej rozwijana w 2024 roku. I tak to będzie. Słuchajcie. Od ilu lat trenujesz? Ile lat w sporcie już siedzisz, mój drogi? No jeżeli chodzi o taniec, stricte taniec to 17 lat. A siatkówka jeszcze pojawiła się 4 lata przed tym. Czyli 21 lat treningu. Prawda. Czy robot jest spaghetti? Chcesz to dać? O, to jedzenie dzisiaj. Bardzo lubię. Spaghetti. Bardzo lubię spaghetti. Czekajcie, pójdę może tutaj do starszych jeszcze. O, idę do was. Za chwilę pobiegnę na górę. Słuchajcie. Czy mister robot potrafi zrobić
zrobić 1000 pompek w jeden dzień, bez przerwy? Bez przerwy, 1000 pompek? No bez restu, bez przerwy ciężko by było, ale 1000 pompek jest osiągalne, jeżeli chodzi o przerwy. No. W seriach to dało. W seriach spokojnie by było. No się może nie spokojnie, ale dałoby. Jeszcze jedno pytanie tutaj. Czy to jest prawdziwy robot? Czasami jest. To jest prawdziwy Mister Robot. O, no dobre, dobre. No idę na górę. Pompka do góry i do góry ku Piotra. Proszę. Dobra, dobrze. Może nie być lekko. Dobra, uwaga, gotowi? No to startujemy. I raz. Piąteczka. Dwa. Piąteczka. Trzy. Niżej. Piąteczka. Cztery. Pięć. Wszyscy razem liczymy. Sześć. Siedem. Osiem. Super, dobra, idę dalej tu do dziewczyn. Idę dalej, piąteczka, cześć. Kto ma pytanko? Słucham cię. Czy Mister Robot umie grać na jakimś instrumencie? Może będziecie się śmiać, ale kiedyś, moja mama stwierdziła, że muszę jakoś grać kolędy i umiem na flecie grać. Naprawdę. Wtedy jeszcze nie słyszałem. Tym krótkim, naprawdę. Trzeba to komponować do twoich występów. Słucham cię. Kolejne zadanie, no? Co? No to jest, co tam będziesz grać? 50 pajacyków i 30 pompek. Matko jedyna, ale w tempie. To razem z tobą, okej? Okay? No. Ja mam drugi pokaz jeszcze. Hej, gwiazda, po występie, na końcu. Po występie, gwiazda. Po występie, już no? Ale spoko, dobra, no problem. Nie uciekaj i na końcu, jak już wiesz, wszyscy sobie pójdą, będziecie skakać pajacyki, robić pompki. A ja będę na to patrzył i zmęczę się od całego. Ale słyszysz, pamiętaj, dobra? Pamiętaj, tak żebyś faktycznie przyszła później. Fajnie. Dobra, jeszcze mamy tu kilka osób, słuchajcie. Messi czy Ronaldo? No to po obejrzeniu takiego dokumentu na Netflixie odnośnie Ronaldo, wybieram Ronaldo. Dobra, co ty? Tak, zmieniło mi się myślenie. Ile masz treningów na jeden tydzień? Ile treningów tygodniowo robisz? No to trzeba policzyć, bo tak, robię codziennie taneczny, wróż niedzieli, czyli od poniedziałku do soboty. Sześć. Na co drugi dzień robię zamiennik kalistenikę wraz z rowerem szosowym. Trzy to jest dziewięć. No i dlatego jeszcze dochodzi rozciąganie. Dziewięć plus jeszcze trzy rowery, nie? Bo rower masz? 12. Z reguły sesja trwa od godziny do półtorej, dwóch zamiennika. Gościu tu mówi, że rower to nie jest trening. Zapraszam ze mną na trening właśnie. Uwierz mi, że jest. Słucham cię. Stan czy wysobia? Stan. To całe życie koło stali mieszka. Słucham cię. Na pan mini Majka? Mini Majka? No. Nie. A co? A co to zrobił z tego? Nie, tak z ciekawości. Nie znam się mieszka, nie znam. Tak z ciekawości pytam. Dobra, ostatnie trzy pytanka, słucham cię. Ile pan ma lat? No to zgaduj. Ile mu dajecie lat, co? 37, 35, 84, różne są garści, tak? 25, jak już słyszałem. Przyznaj się, ile masz lat? Mam 32 lata. A jak myślicie, kto jest starszy, robot czy ja? Robot mówię, bardzo dobrze. Tu mówię, że ty, Paweł. Dobrze, ostatnie pytanko. A czy pan sobie dodaje olejku, czy nie? Tak, olej rzepakowy był jasny z pierwszego tłuczenia. Dobra, to teraz będzie już takie naprawdę ostatnie pytanie. Czy pan zna gęsie? Rzecznie. Znasz gęsie? Wiesz, Bartek Kubicki. Na Natalia chyba tam jest jego Jersey. Dobra, słuchajcie. Kończymy pytanka. Ile ciebie, ile do ciebie na to? Bo ja mam taki pomysł, wiesz? Właśnie. Bo ja coś przywiozłem dla was, jako że jesteśmy tutaj już któryś raz z rzędu, to stwierdziłem, że... A coś innego zrobię dodatkowego w sumie. Właśnie, bo jednak to jest, jestem taki trochę... No właśnie. Ty? Ja mam na sobie tak.
A no właśnie, po co ja ich pokażę? Ty się zabierzesz za ten mózg. Słuchajcie, dzisiaj będzie miał szansę ktoś z was, a może nawet więcej niż jedna osoba, ale nie więcej niż trzy, zdobyć taką koszulkę, patrzcie. Tu jest napisane MR Robot, tu jest taki robot. I teraz tak. Zdobędzie tę koszulkę osoba, która najlepiej zatańczy króciutki, bardzo króciutki układ, którego teraz się nauczymy, bo nauczymy się robota. Właśnie. Obiecuję, że każdy się nauczy w przeciągu 3 minut robota. Obiecuję. Chcecie się nauczyć każdy. Robota? W ciągu 3 minut. No, dobra. W ciągu 3 minut. To robimy tak. Wszyscy wstajemy. Dobra. Wszyscy. Okej, okay, elegancja. Spinamy brzuch, klatkę, ręce, nogi. I uwaga teraz, wszyscy bardzo mocno się skupcie. Uwaga, czego nie można robić, to pierdzieć. Nie no, nie pierdzę, spoko, spoko. Okej, okay, i uwaga, lecimy. Pierwsza ręka do góry na wysokość klatki piersiowej. Super, dobra, druga. Super, teraz zginam w łokciu. Ekstra, druga. Super, teraz do boku przekręcamy się. Dobra, teraz ręka leci nam na biodro. Dobra, i rozluźniamy całe ciało. Do tego momentu nawet. Rozluźniamy, rozluźniamy gluty. Dobra, lecimy. Uwaga. Ale to kapitalnie wygląda. Do boku. Teraz na biodro. Przekręcamy i zginamy się w pasie. Teraz drugi raz przekręcamy, zginamy się w kolana. Dobra. Zadek nad piętą. Czy nie tutaj, nie tutaj, nie robimy szyków. Dobra. I uwaga, przechodzimy do przodu. Teraz ostatni raz przekręcamy śrubę, wychodzimy do góry. Teraz wyładowanie baterii. Dobra, i teraz szalone roboty na sam koniec. I na sam koniec jeszcze po szalonym robocie jakaś szalona pozycja. Na przykład. Dobra? Każdy wymyśla swoją pozycję. Każdy wymyśla swoją pozycję, dobra? Tu uwaga, jeszcze raz próbujemy, wstajemy. Let's go. Uwaga, wszyscy pozycja. Dobra. I uwaga, teraz pytanie, czy możemy szybciej? Turbodoładowanie w takim razie. I bo później będzie z muzyką, to skupić się. Uwaga, lecimy. Dobra, muza. I lecimy. A co? Mam tu hita już od pana. A dawaj! Można śpiewać. Dawaj, dawaj. Okej. Każda to muza okaże się, panie. Można śpiewać, słuchajcie. Można śpiewać. Czyli się zda. I lecimy. Pozycja. Dobra, przygotowanie. Rozluźniamy całe ciało. I teraz będzie troszeczkę szybciej. I uwaga. Jeszcze raz. Powoli teraz. Dobrze. Skinamy. Skinamy kolana. Do przodu. Do góry. Później. Szalny robot. I uwaga, sali teraz. Sali tak. Hop, sali. Hop. 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 Hop.
Uwaga, teraz szybko, na maksa, na maksa! I lecimy! Solo, solo! Jeszcze raz! Sami, ostatni raz sami powoli, bez mojej pomocy. Dobra, i teraz ostatni raz ze mną. To jest ostatni raz i patrzę, komu jak wychodzi. I... Góra. Będzie. Bo trzeba będzie wybrać, ile wybieramy? Dwie osoby? Dobra, dwie osoby. Czy wybierasz jedną, ja jedną? Dobrze, to słuchajcie, potrzebujemy dwie osoby, ale powiemy do czego. Cofnijcie się, wróćcie na swoje miejsca, my was widzimy, nie musicie się podchodzić bliżej. Potrzebujemy dwie osoby, które wejdą tutaj na środek i pokażą, czego się nauczyły przed wszystkimi, przed całą szkołą. Dobra, to ty pierwszy wybierasz, a później ja. Dobra, ja sobie. To ja biorę tą dziewczynę tutaj, co ci challenge rzucała. Okej, okay, dobra. Chodź do nas. No a ty, dobra. Może kogoś z dołu tutaj nie powie. Dobra. Tutaj, zapraszam ciebie, Piona. I Żubik. Dobra, słuchajcie. Potrzebuję w takim razie osoby 12-14. 12-14, ale osoba musi się zgłaszać, nie będę na siłę brał. 12-14. Kto ma 12 bądź 14 lat? Tam poradzi. Albo 13 też może. Albo 13, oczywiście. Ty masz 12? Dawaj. Dobra, doskonale. To słuchajcie, siadamy sobie. Usiądźcie. 0 do 3. Na materacach, tam gdzie byliście. Wróćcie na swoje miejsce, dobrze? Okej, okay, i teraz tak. Musimy zrobić pewną rzecz. Mianowicie, wytłumaczcie wam, na czym polega, jak będzie rywalizacja. Znaczy rywalizacja, to nie będzie rywalizacja. To będzie bardziej pokaz. Tymek, będziesz pierwszy. No, to zamykane. Wielkie brawa na tym kozłom nogi. Tymek, chcesz muzę? Tak, dobra. W której jesteś klasie? Pierwsza B. Pierwsza B. Ty ćwiczysz jakieś akrobatyki, widziałem gdzieś tutaj, tak? A dokładnie to jiu-jitsu brazylijskie. Uuu, a brazylijskie jiu-jitsu, także lepiej, żebyś mu nie podpadł przecież. No, jak ktoś cię rzuci przez ramię. Strasznie mocno. Ale jest taki fajnie zebrany, nie? Tutaj stanie na rękach, tutaj zrobił wave'a. Dobra, Tymek, w takim razie twoje zadanie jest zadać jej do muzyki. Dasz ale sam? Oto leci. Muzo, Tymek, do ciebie należy ta piosenka. I Tano? Tak. Dawaj, co? Dobra, muzyczka się rozkręca. Do boku, dobrze, szanowny robot teraz. I pozycja na koniec. Wow, wielkie brawa na cyfkę! Nice! I pozycja. Wielkie brawa na cyfki! A teraz wszyscy na to, dobra? Lecimy. Do lewej. Zginamy się w masie. Teraz kolana do przodu. Wychodzimy do góry. Ściskamy guzik. Szanowny robot. I pozycja. Dobra, jeszcze raz wielkie brawo dla wszystkich wolników i uczestników. Brawo, brawo, brawo. Piona Selina. Piona Kinga. Dobra, słuchajcie, tak jak obiecałem, tak już... Obiecałeś nagrody, dokładnie muszą być. Piąteczka, gościu. Ty powiedz mi, dobry jesteś w tym jiu-jitsu tam? Ja myślę, że jest dobry. Piąteczka. Kinga, ty masz ile lat? Kinga. Ile masz lat? 10 ma, około. Będzie dobra, super. Słuchajcie, brawa dla Kingi! Pięknie wystąpiłeś, dziękujemy ci bardzo. Proszę bardzo.
Czy jak Tymek skoczy na matę w tej koszulce, to będzie grał z nim? Co by tam dla szanu inny zdał? Czekaj, 9-11. To może będzie dobra. Jest dobra, dobra. Tak? Mam. Proszę bardzo. O. Proszę bardzo. Piąteczka, dzięki wielkie, że wyszliście na środek i walczyliście jak normalne żołnierze. Dziękuję. Gratulujemy wam odwagi, oczywiście. Widzimy się, tak jest. Bo to nie tak dobrze wyjść, wiesz, przed całą szkołą i się pokazać. Właśnie miałem powiedzieć, słuchajcie, że się tak zdaje, jak się tam siedzi, że co tam wyjść tutaj, pogadać sobie, potańczyć, a jest to wyzwanie. Także mega fajnie, że się odważyliście i spróbowaliście swoich sił. Dobrze, no to co? Idziemy do domu? Idziemy na lekcję. A wracamy na lekcję? Powiem ci, że jeszcze bardziej niż wracać do domu nie chcą iść na lekcję. No właśnie, zobaczcie. Słuchajcie, a może byście chcieli drugi występ Krzyśka zobaczyć, co? Tak? Ja nie wiem, o co chodzi. Uciekaj stąd. Czekaj, to ty się przygotuj. Ja ci tam wyciszę twoją bazę. Żeby cię nie strzelił głośnik za mocno. Dobrze, słuchajcie, ja tu zobaczę. Bo teraz tutaj następuje taka zmiana zbroi. Na nowo trzeba nasmarować wszystkie te zębatki, wiecie, tam siłowniki, uzupełnić olej. Nie jedz za dużo nakrętek. Chciałbym jeszcze, żebyśmy wszyscy razem podziękowali tym, bez których by nas tutaj dzisiaj nie było, czyli dyrekcji szkoły i waszym nauczycielom, słuchajcie, brawa dla nich wszystkich. Wielkie brawa, tak jest, słuchajcie, dzięki nim jesteśmy już tutaj szósty raz. I oczywiście podziękujmy temu, który dla was dzisiaj wystąpił, a wystąpił przed wami Mr. Robot! Dziękuję. Dzięki wielkie. Moi drodzy, i oczywiście wielkie brawa dla Krystiana Herby, dzięki któremu ta szkoła z pasją cały czas się realizuje i rozwija. Wielkie brawa dla niego! Dziękuję bardzo. Słuchajcie, no to zrobimy teraz tak. Wy tam sobie spokojnie poczekajcie. Plakaty mamy oczywiście dla wszystkich. Będę was prosił klasami, od najmłodszych, a najmłodszą mamy dzisiaj zerówkę. Dlatego zeróweczka, słuchajcie, wstajemy i ustawiamy się, a może tutaj. Przede mną w rzędzie, dobrze? Zerówka. Tutaj was zapraszam. W rzędzie, jeden za drugim. Ekstra. Jeden za drugim. Spokojnie, dla wszystkich na pewno wystarczy. Plakatów mamy więcej niż was jest na sali, na 100%, więc na pewno będzie wystarczająco. I tylko zeróweczka. Słuchajcie, starsze klasy, na razie poczekajcie. Zrobimy to szybko. Chyba, że się bardzo spieszycie na lekcję, no okej, okay. Ale jeżeli się nie spieszycie jakoś bardzo, to zdamy wam plakaty, proszę zerówkę. Za zerówką ustawi się klasa pierwsza A, potem pierwsza B i na razie tyle, a reszta sobie spokojnie czeka.